Dla mnie to nagroda szczególna, zwłaszcza, że to pierwsza edycja nagrody imienia Jarosława Ziętary. No i mam nadzieję, szczerze mówiąc, że sprostałem oczekiwaniom jury, a dokładniej, że mój materiał sprostał tym oczekiwaniom. Siła kłamstwa powstawała właściwie pół roku. Ciężko mi było zebrać wszystkie dowody, materiały, w których, jak się okazało, posiadany jest sam Antoni Macierewicz, a które wcale nie świadczą o eksplozji zamachu, a wręcz o czymś zupełnie przeciwnym. W Smoleńsku wydarzyła się zwykła katastrofa i o tym też mówią, powiedzieli mi, odważyli się na to moi rozmówcy, którzy bardzo blisko współpracowali z Antonim Macierewiczem, ale postanowili obnażyć jego kłamstwa. Stąd Siła kłamstwa, to mocny tytuł, ale wydawało nam się, że po sile dźwięku, sile faktów będzie to właściwy tytuł dla tej trylogii. Materiał niewątpliwie zauważony, niestety również przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, która zdecydowała się wszcząć postępowanie wobec naszej stacji. I w tym momencie właściwie jestem wdzięczny wszystkim redakcjom w kraju, tym mniejszym i tym większym, za odwagę i za solidarność, za to, że zdecydowały się ten materiał Siła kłamstwa opublikować w imię dziennikarskiej solidarności, ale też w imię wolności słowa. Ta nagroda jest potwierdzeniem tego, że warto było walczyć i warto wciąż walczyć o tą prawdę, zwłaszcza w temacie, który wciąż bulwersuje i budzi takie emocje, czyli w temacie katastrofy smoleńskiej.